Inseminacja in vitro są to dwie zupełnie różne opcje leczenia niepłodności. Są to metody wykorzystywane w konkretnej sytuacji oraz w oparciu o indywidualną sytuację kliniczną. Inseminacja polega na podaniu wypreparowanego nasienia bezpośrednio do jamy macicy. Tutaj skracamy dystans, który plemnik musi samodzielnie przebyć do komórki jajowej. Inseminacja na pewno jest zabiegiem prostszym, mniej inwazyjnym, bezbolesnym. Szczególnie zalecanym przy łagodnym czynniku męskim, endometriozie pierwszego, drugiego stopnia czy zaburzeniach wytrysku. Czasami para może podjąć próby inseminacji przed przystąpieniem do procedury in vitro, ale tutaj bardzo ważne są wskazania, kwalifikacja. Na pewno nie zalecamy inseminacji przy bardzo ciężkim czynniku męskim oraz przy niedrożnych jajowodach, tylko tutaj para jest od razu kwalifikowana do programu in vitro. In vitro jest najbardziej skuteczną i zaawansowaną metodą leczenia niepłodności. Rozpoczyna ją hormonalna stymulacja pacjentki, zakończona punkcją jajników i embryolog zapładnia oocyty plemnikami partnera albo nasieniem dawcy. I całość procesu jest zakończona transferem zarodka do jamy macicy. Czyli tutaj takie rozróżnienie, w in vitro transferujemy zarodek, natomiast w inseminacji jest podawane nasienie, gdzie plemniki samodzielnie muszą pokonać dystans do komórki jajowej. Obie procedury rozróżnia kwalifikacja, wskazania, długość stymulacji pacjentki, ale też koszty oraz skuteczność. Najbardziej skuteczną oczywiście jest tutaj metoda in vitro. Inseminacje są zalecane u pacjentów młodszych, gdzie mamy czas i możliwość na wykorzystanie tych łagodniejszych form leczenia niepłodności. Zwykle zalecane są 3-4 cykle inseminacji przed przystąpieniem do procedury in vitro, chyba że pacjenci ze względów światopoglądowych zupełnie odrzucają tutaj tę ostatnią formę leczenia. Jesteście na kanale Kliniki Bocian. Znajdziecie nas w największych miastach w całej Polsce. Jeżeli interesują Was szczegóły, zajrzyjcie na naszą stronę internetową klinikabocian.pl.